widzicie Państwo na razie osłabienie dosyć duże, czterech zawodników tylko po stronie. Dlatego my musimy wzmocnić i troszkę. Jeszcze na 4 sekundy, na 3 już będzie kolejny zawodnik. I już jest piąty zawodnik. Szóstym Paweł Gregor wrzuca swoją pierwszą bramkę w dzisiejszym 16. I rozpoczynamy, przyzwonimy 6 sekund i już będzie pełny skład. I gramy, proszę Państwa! Żółto-niebiescy! Rzut karny, a wykonawcą rzutu karnego z numerem 17 Adrian Turkowski. I bramka! Adrian Turkowski trzecią bramkę rzuca w dniu dzisiejszym, a 20 dla drużyny. 20 do 17, 34 minuta meczu. Ponownie drużyna
Gorzowska. A my razem, razem, tak jest. Wzmacniamy doki. I czekamy. 22 randka przed nami. Come on!
czwartą karta tego zawodnika. 40 minuta, 23 do 19 dla drużyny Gorzowskiej. Dziękuję.
czwarty numer, Dawid Kuczkiewicz, rzuca swoją piątą bramkę dla drużyny gości. I biegnie, numer 17, Adrian Kurkowski, szósta bramka. I 27 dla drużyny. I błąd, ale fał w ataku i ponownie piłeczka dla drużyny Kancelarii Andrysiak. Stal Gorzów. 27-22. 46 minuta gry. Jeszcze dużo grania, proszę Państwa. I my jesteśmy razem z drużyną. Czekamy na kolejne bramki. Szkoda, dobry rzut Stanisława Kowali, ale szkoda. I bramka, numerem 6, Paweł Gregor, trzecia bramka tego zawodnika. Szybkie akcje, po drugiej z obu stron, chyba. Tak, tak, proszę Państwa, nie zostawiamy drużyny. Kolejne bramki przed nami, czekamy na nie. Rzut karny, 2 minuty kary. Rzut karny, 2 minuty kary otrzymuje Paweł Gregor, numer 6 w drużynie gości, a wykonawcą rzutu karnego ponownie z numerem 17 Fabian Kurkowski, zmiana w bramce w drużynie gości, numer 34. Bramka oczywiście Adriana Turkowskiego, numer 17, to siódma bramka tego zawodnika. 49 minuta i gramy. Rzut karny, obrona w polu. Czas dla sędziego, kosmetyka oczywiście i wykonawcą nikt inny jak Bartosz Świera. I bramka, kolejna bramka Bartosza, ósma bramka tego zawodnika, dzisiejszy trener, grający trener, 28-24, 49 minuta. I... A oczywiście przy piłce żółto niebiescy.
czas dla drużyny Kancelaria Dysiak Stargorzy poprosić trenera Dariusz Mowski. 28 do 24. 50 minut na gry. Przybiłce Gorzowianie. A największymi strzelcami do tej pory w drużynie gości Bartosz Świera, 8 bramek. Dawid Pietrzkiewicz, 5 bramek. W drużynie gorzowskiej 7 bramek. Adrian Turkowski, 6 bramek. Gryszka to najlepsi rzucający w dzisiejszym. Drużyna gorzowska przewadzę jeszcze przez 36 sekund. Czekamy na 29 bramkę. I gramy, proszę Państwa. I Wy też gracie. Razem z nimi. Iwonka! Numer 5 oczywiście. Nie kto inny jak Seren Gryszka. 7 bramka. A 29 na drużynie. I dołoży nam gości w pełnym składzie. Dobrze, obrona nam piłka przez Gorzowia. Cezary Marcina! I czekamy, proszę Państwa, na 30 bramkę razem z nami. Niecałe 9 minut do zakończenia meczu. I piękna ranka w wykonaniu zawodnika z numerem 23 Dawid Matłoka. Tak jest, proszę Państwa, gramy, gramy z dużym razem. Szkoda, że odbyło się to bez bramki. I piękne przechwycenie! I bramka! Przechwycił, nie kto inny jak Adrian Kurkowski, a rzucił Oskar Serpina! 31 bramkę! Mają 77, Michał Hochman. Na zebraniu drużyny gości. Rzut karny. Czas dla sędziego. Zmiana w bramce. Z numerem pierwszym Krzysztof Nowicki. A oczywiście wykonawca Wiktor Ija, Bartosz Świera. Thank you.
No, ósma bramka tego zawodnika. Oczywiście numer 23 Dawid Matruk. A my gramy do końca z żółto-niebieskimi. Jeszcze mamy trochę minut. 54 minuta gry. 32-26. Oskar Serkina, a wykonawcą z numerem 17 Adrian Kurkowski. I bramka! 9 bramka Adriana w dniu dzisiejszym, a 33 dla drużyny. Michał Hoffman rzuca swoją pierwszą bramkę w dzisiejszym meczu. A my tak, wracamy. Wszyscy jesteśmy razem z żółto-niebieskimi. I dobra obrona drużyny gospodarzy. I pięknie odebrana piłka po stronie drużyny gorzowskiej. I czekamy na tą 34. bramkę, proszę Państwa. Rzut karny, obrona w polu. Dariusz Szymkiewicz. A tym razem obrona bramkarza gości numer 22 Dariusz Zamto. Niecałe 3 minuty do zakończenia meczu 33-27. Przyjmujące goście. I piłka po stronie drużyny gorzowskiej. I proszę Państwa, do zakończenia dzisiejszego meczu pozostało już bardzo, bardzo niewiele. Tylko 2 minuty.
Tak jest, proszę Państwa, trzeba pośpiewać. Niech wyjdzie z Caleczka Gorzu. 34 do 27. Drużyna Gorzowska w osłabieniu. Ale oczywiście walczy dalej. 18 sekund, jak minie, dopiero włączy czas. I bramka z numerem 6. Paweł Gregor rzuca swoją czwartą bramkę, a do zakończenia już niecała minuta. 34, a my, tak jest, poklaszmy razem, pobawmy się razem z drużyną. Już końcówka, 34-28. Ale jeszcze czekamy na tą 35 bramkę. Tak, przegrana. Spodziewaliśmy się tutaj ciężkich zawodów, natomiast myślę, że większość spotkania był to, można powiedzieć, mecz nie na 8 bramek, tylko kilka, tak? Ale myślę, że to głównie, jeżeli chodzi o ten wynik, to jest nasza wina, bo troszeczkę w pewnych momentach poniosła nas fantazja. Popełniliśmy zbyt wiele prostych błędów, co zespół Stali na swoim boisku wykorzystał i tak naprawdę tą przewagę z minuty na minutę powiększał. Także spodziewaliśmy się, że będzie tu ciężkie spotkanie. Stal nie przegrała meczu w tym sezonie, ale myślę, że wynik mógł być lepszy. Chyba z czego nie ta druga połowa nie wyszła, bo w pierwszej połowie było chyba dwie bramki różnicy po 30 minutach. Tak, na pewno za słabo też zagraliśmy w obronie. Myślę, że gdybyśmy kilka piłek więcej wybronili, wyprowadzili z tego jakieś kontrataki, na co się też nastawialiśmy, to też mogłoby być inaczej. Zespół ze Stali zagrał konsekwentniej na pewno od nas, cierpliwiej w ataku. I myślę, że to też zadecydowało o tym końcowym wyniku. Były duże obawy przed tym meczem, ale wynik no, bardzo dobry. No jest, dużo strzeliłem, ale to zasługa moich kolegów, to nie jest tak, że tylko ja rzucam. Obawialiśmy się tego meczu, ale podeszliśmy do niego 100% skoncentrowani i wynik mówi sam za siebie. Jesteście nadal niepokonaną drużyną, jak na Beniaminka to chyba super wynik. No jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Nie sądziliśmy na początku, że tak się ułoży liga, tak dalej.